Cześć, witam Cię na moim kanale, w którym publikuję treści związane z matematyką. Pojawiają się tutaj nagrania, podczas których omawiam zagadnienia teoretyczne dotyczące różnych działów matematyki i rozwiązuję zadania praktyczne też z różnych dziedzin. Natomiast w każdy poniedziałek, środę i piątek o 6 rano publikuję filmy, podczas których rozwiązuję zadania maturalne. Film, który aktualnie oglądasz, otwiera cykl publikacji dotyczących funkcji liniowej. Treści, które przedstawię, pomocne będą zarówno podczas bieżącej nauki w szkole, jak również w trakcie przygotowań do matury. Teraz powiedzmy sobie, czym jest funkcja liniowa. Funkcja liniowa to jest taka funkcja, która opisana jest wzorem f od x to się równa ax plus b, gdzie a to współczynnik kierunkowy, natomiast b to jest wyraz wolny. Ta postać, którą tutaj widzisz, to jest postać kierunkowa funkcji, natomiast postać kierunkowa prostej wygląda w ten sposób. Wykresem funkcji liniowej jest zawsze linia prosta. Tak jak tutaj widzisz na tych trzech wykresach. I teraz a, czyli współczynnik kierunkowy, informuje nas o monotoniczności funkcji liniowej, natomiast b, czyli wyraz wolny, informuje nas o miejscu przecięcia się wykresu funkcji z osią o y. Spójrz na przykłady. Tutaj na pierwszym przykładzie funkcja jest malejąca, czyli tutaj wiemy, że na pewno współczynnik kierunkowy jest mniejszy od zera, natomiast b ma wartość minus 4. Spójrz teraz na drugi przykład, czyli na ten środkowy wykres. W tym przypadku funkcja jest rosnąca, czyli możemy tutaj stwierdzić, że współczynnik kierunkowy a, czyli ta wartość, która stoi przy x, jest większa od zera, natomiast b ma wartość 2. W trzecim przypadku, na trzecim wykresie, mamy funkcję liniową, która jest stała. W tym przypadku a ma wartość 0, natomiast b ma wartość 3. Współczynnik kierunkowy a mówi także o tangensie kąta nachylenia prostej do osi o x. Czyli my tutaj możemy sobie w tym pierwszym przypadku ten kąt zaznaczyć tutaj. W tym drugim przypadku zaznaczamy w ten sposób. W trzecim przypadku tego kąta nachylenia wykresu funkcji względem osi o x po prostu nie ma. I wiemy, że tangens kąta alfa będzie równy zawsze współczynnikowi kierunkowemu tej prostej. Dziedziną funkcji liniowej jest zawsze zbiór liczb rzeczywistych. Zbiorem wartości funkcji liniowej jest również zawsze zbiór liczb rzeczywistych. W tym filmie to już będzie na tyle, jeżeli chodzi o funkcję liniową. Zapraszam Cię do kolejnych odcinków, w których to będziemy kontynuować temat funkcji liniowej. Natomiast jeśli chcesz wiedzieć więcej na temat funkcji w ogóle, zajrzyj do opisu tego filmu. Znajdziesz tam linki do innych filmów, do innych przydatnych treści mojego autorstwa, odnoszących się do funkcji matematycznych w ogóle. A jeśli chcesz być na bieżąco, to zasubskrybuj kanał. Będziesz wtedy na bieżąco informowany o treściach. Zostaw też komentarz i daj znać, czy treści pokazane w tym filmie były Ci pomocne, a może masz jakieś pytania? Jeśli tak, to napisz również pytanie w komentarzu.